witam na uroczystości, podczas której medal plus Ratio Quam Vis otrzyma ksiądz Adam Boniecki. Serdecznie witam księdza w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego w tej pięknej auli Collegium Novum, w której spoglądają na nas założyciele naszego uniwersytetu, ale także święty Jan Paweł. Witam pana Jacka Ślusarczyka, prezesa wydawnictwa Tygodnik Powszechny. Witam panią profesor Dorotę Malec, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesora Piotra Sztompkę, laudatora uczestniczącego zdalnie w naszej dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie witam pana profesora Wojciecha Nowaka, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzedniej kadencji. Witam wszystkich państwa, którzy ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa nie mogą być obecni w auli, ale łączą się z nami poprzez transmisję online. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich państwa. Szanowny laureacie, księże redaktorze, szanowni państwo. Uniwersytet Jagielloński, osobie szczególnie zasłużonej za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty akademickiej, wyjątkowe zaangażowanie w sprawie życia akademickiego, realizowanie w praktyce wartości zgodnie z ideami humanizmu, tolerancji w duchu szacunku dla prawdy, poszanowania praw i godności człowieka oraz szczególne uwrażliwienie za losy całej wspólnoty ludzkiej może przyznać medal plus ratio quam vis. Maksyma plus ratio quam vis więcej znaczy rozum aniżeli siła, czy rozum przed siłą, zaczerpnięta z elegii poety Maksymiana z VI wieku, widnieje na portalu prowadzącym z auli do sali Kopernika w Collegium Maius. I jest ona od wielu lat dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sentencja ta została wpisana do statutu naszego uniwersytetu na początku lat 90. poprzedniego wieku i jest myślą przyświęcającą całokształtowi działalności najstarszej polskiej uczelni. Dobrze oddaje także moralną postawę uniwersytetu wobec wyzwań, które uczelnia musiała stawić czoło na przestrzeni kolejnych wieków. Misją Uniwersytetu jest czerpanie z bogactwa wielowiekowej tradycji i zachowywanie dziedzictwa pokoleń, a jednocześnie wytyczanie nowych kierunków rozwoju myśli poprzez najwyższej jakości badania i nauczanie, a także budowanie trwałych relacji ze społeczeństwem oraz kształtowanie otwartości na nieznane, wrażliwości humanistycznej i odpowiedzialności za działanie. Dewiza plus ratio quam vis pięknie wpisuje się w tę misję. U progu XXI wieku naczelna dewiza Uniwersytetu Jagiellońskiego nie straciła nic na swojej aktualności. Traktuje bowiem o prymacie rozumu nad siłą. Społeczność akademicka ma za zadanie stale przypominać o wymowie tych słów, ponieważ zawarta jest w nich szczerość, mądrość i siła, którymi Uniwersytet kieruje się od ponad 650 lat swej działalności. Szanowni państwo, zdajemy sobie sprawę, iż bywają momenty, w których trudno tę maksymę obronić. Chwile, gdy prawda gubi się we współczesnych realiach. Tym ważniejsze wydaje się więc podkreślanie obecności ludzi, którzy kierują się tymi słowami. Decyzją Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku ksiądz Adam Boniecki został uhonorowany złotym medalem plus ratio quam vis, w szczególności za odwagę w głoszeniu swoich poglądów, zasługi na polu wielośrodowiskowego dyskursu filozoficzno-etycznego i teologicznego, za bycie niekwestionowanym autorytetem w działalności autorskiej i redaktorskiej. Inicjatorem przyznania tego wyjątkowego medalu księdzu Adamowi Bonieckiemu był pan profesor Wojciech Nowak,
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012-2020. Wniosek ten został jednomyślnie poparty przez kolegium rektorskie. Pierwotnie uroczystość miała odbyć się 12 maja tego roku podczas święta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednak została ona odwołana ze względu na pandemię wirusa COVID-19. Kolejny październikowy termin również nie doszedł do skutku. W ostatnich dniach października zdecydowaliśmy jednak się zorganizować tę uroczystość 10 listopada przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. W dzisiejszej uroczystości uczestniczy tylko 5 osób. Pragniemy uhonorować tak ważną dla naszego uniwersytetu osobę, jaką jest ksiądz Adam Boniecki. Laudację dla księdza Adama wygłosi pan profesor Piotr Sztompka. Pan profesor nie może być tutaj dzisiaj obecny, ale wcześniej przygotował i przesłał nam nagranie, do którego wysłuchania obecnie zachęcam. Magnificencjo, czcigodny laureacie, szanowni państwo. Proszę o wybaczenie, że zwracam się do państwa w taki pośredni sposób. Ale ważne powody medyczne sprawiają, że muszę w tej chwili unikać wszelkich spotkań bezpośrednich face to face. Moją laudację na cześć księdza Adama Bonieckiego zatytułowałem W służbie Bogu i ludziom. Ksiądz Adam Boniecki próbował kiedyś napisać kazanie na własny pogrzeb. Skończyło się na jednym zdaniu. Znaliście go, świętym nie był. Co by było, gdyby teraz napisał laudację? Też by się skończyło na kilku autoironicznych słowach. Dlatego pan rektor w trosce o solenność uniwersyteckiego rytuału powierzył to zadanie komuś, kto tylko od czasu do czasu czyta i słucha księdza Bonieckiego, nie należy do kręgu jego współpracowników ani przyjaciół, na sprawy Kościoła patrzy z boku, z pewnego dystansu, a mimo to doświadcza jakiegoś poczucia bliskości z dzisiejszym laureatem i myśli o nim per ksiądz Adam. Ale do rzeczy. Laudacje zaczyna się na ogół od biografii. Są jednak postaci, dla których biografia to tylko rusztowanie dla skonstruowania samego siebie i instrument do pozostawienia po sobie na długi czas cennego daru w umysłach innych ludzi, w ich refleksji, przeżyciu, pamięci, zachowanych tekstach. Pamiętamy o dziele życia, a nie o życiorysie. To miał na myśli poeta, mówiąc, że nie umrze cały. I to właśnie, biorąc w nawias interpretację metafizyczną, jest ta ziemska, laicka interpretacja idei życia wiecznego. Dlatego o biografii księdza Bonieckiego będzie krótko, a dłużej o tym, kim się sam uformował i o treści jego życiowego dzieła. Biografię laureata da się ująć w dwóch hasłach – droga i wspólnota. Droga od ziemieńskiego dworu, poprzez wysiedlenia, wypędzenia, wojenną i powojenną tułaczkę, aż do sublokatorskiego pokoiku u Turowiczów w Krakowie. Przez Warszawę, Kraków, Paryż i Rzym. Stale w drodze. Na rowerze Diamant w dzieciństwie, potem na motorynce na rzymskich ulicach, a dzisiaj ciągle w podróży pociągami po Polsce na spotkania pełne słuchaczy, a we wtorki w pendolino z Warszawy do Krakowa do redakcji Tygodnika Powszechnego. Pisał o sobie i podobnych do siebie. Jesteśmy w drodze jak nomadzi, którzy dziś rozbijają namioty, by nazajutrz je zwinąć i powędrować dalej. Tyle droga, a wspólnota?
Miał w życiu właściwie trzy: rodzinę, zakon i redakcję. W każdej był nie tylko uczestnikiem, ale podejmował za nią odpowiedzialność. Rodzina to wspólnota z nadania losu, która była dla niego ogromnie ważna. Po wczesnej śmierci ojca, zamordowanego w 1944 roku przez gestapo, przejął opiekę nad matką, z którą był bardzo związany, i z młodszym rodzeństwem. Z kolei zgromadzenie zakonne Marianów było wspólnotą z wyboru i powołania, w której odnalazł drugi dom, a później przyszło mu przez 6 lat być przełożonym generalnym zakonu w całym świecie. Wreszcie trzecia wspólnota, redakcja Tygodnika Powszechnego, to był wybór zawodowy, w której nie tylko realizował swój talent dziennikarski, ale przez 12 lat jej przewodził jako redaktor naczelny i istotnie ukształtował dzisiejszy charakter pisma. Dobrze rozumiał znaczenie wspólnoty. Przywoływał Jana Pawła II, który mówił: człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy. A sam pisał: dom jest zbudowany na relacjach, na więzi z innymi. W tym sensie Boniecki miał trzy domy. Tyle biografii, a teraz o dziele. Jak każdy, kto chce zobaczyć dalej i więcej, musiał, jak w newtonowskiej metaforze, stanąć na ramionach olbrzymów. Wsparł się na trzech ojcach Kościoła. Dwóch świętych, Janie XXIII i Janie Pawle II, a natchnienie czerpie od trzeciego papieża, być może też w przyszłości świętego, od Franciszka z jego autentyzmem, skromnością i wolą odnowienia Kościoła. Mimo że należy do zakonu Marianów, jest Boniecki w tym przenośnym sensie w głębi duszy franciszkaninem. Godnie też reprezentuje i kontynuuje piękne tradycje Kościoła krakowskiego, Kościoła Wojtyły, Tischnera, Macharskiego, Pieronka, Rysia, dla których drogowskazem była mądrość i etos Ewangelii, a nie koniunktura polityczna. Myślę, że sens, jaki nadał swojemu życiu, da się ująć jednym zdaniem: służyć Bogu poprzez służenie ludziom. Nie dowiemy się, czy Bóg to docenił, ale dla wielu ludzi stał się przewodnikiem duchowym i autorytetem moralnym. Takim jest, jako spowiednik konfesjonale, katecheta młodzieży akademickiej, redaktor interwencyjny, interpretator treści ewangelicznych, komentator bulwersujących etycznie wydarzeń. Stworzył wzór duchownego, który nie jest urzędnikiem kościelnym obsługującym klientów, nie należy do tego personelu naziemnego, jak to ujęła dowcipnie siostra Małgorzata Chmielewska, lecz jest na co dzień pasterzem zwykłych ludzi w ich zwyczajnych, codziennych sprawach. Zamiast biblijnego określenia pasterz, mamy w socjologii bardziej nowoczesny termin: zawód pomocowy, helping profession, taki, którego rolą i misją jest przede wszystkim oddanie i niesienie pomocy innym, nawet z narażeniem na szwank własnych interesów. I na tym polega najbardziej autentyczne powołanie księdza. Jak sam napisał, ideał księdza to z miłości do Boga służyć ludziom. I dodał: życie spełnione to takie, w którym jesteśmy dla innych ważni. Główny temat jego refleksji i troski to Kościół, później społeczeństwo, na końcu polityka. Kościół w wymiarze mistycznym, teologicznym, to dla Bonieckiego ustanowiony przez Chrystusa przekaźnik ewangelicznego przesłania. W wymiarze społecznym to wielka, powszechna wspólnota wierzących. W wymiarze biurokratycznym to hierarchiczna instytucja,
Jego kościół, z którym się utożsamia, ma sens pierwszy i drugi, mistyczny i społeczny. Natomiast z dużym dystansem odnosi się do kościoła instytucjonalnego. Pisze tak: niebezpieczeństwo grożące każdej instytucji polega na tym, że to, co jest środkiem, może stać się celem. W kościele czasem widać więcej troski o aparat kościelny niż o ducha i łaski Boga. I konsekwentnie, z uporem, piętnuje w kościele instytucjonalnym jego grzechy. Klerykalizm, rozumiany jako wywyższanie się księży, a zwłaszcza hierarchów ponad wiernych, i traktowanie się jako obdarzonych władzą pomazańców bożych. Pychę i dygnitarstwo zamiast służebności i pokory. Materializm i przepych zamiast wstrzemięźliwości i ascezy. Ignorowanie, a nawet ukrywanie grzechów kościoła i duchownych zamiast skruchy i wyznania win. Potępia aprioryczne i ksenofobiczne, oparte na stereotypach i przesądach, wykluczenie pewnych społeczności, uchodźców, homoseksualistów, ateistów. Wykluczeniem nie napoi się żadnego spragnionego, pisze, i widzi w tym jawne zaprzeczenie ewangelicznej otwartości i miłosierdzia. A o roli hierarchów pisze z humorem: czasem wolę, żeby episkopat się nie odzywał. Biskupi to też w końcu ludzie. Nie mają bezpośredniego telefonu do Ducha Świętego. To parafraza słynnego śląskiego powiedzonka biskupa Nosola. Każdy ma swojego ptoka, w sensie fioła, a biskupi myślą, że to Duch Święty. W tych przewinach i utracie zaufania do hierarchów, na których spoczywa szczególna powinność wiarygodności, dostrzega Boniecki źródło dysonansów moralnych, czy w języku kościelnym zgorszenia wśród wiernych, sekularyzacji, odchodzenia od kościoła, aktów apostazji. I dlatego w duchu nauczania papieża Franciszka widzi konieczność kolejnego wielkiego kroku po Soborze Watykańskim II w kierunku uzdrowienia i unowocześnienia instytucji kościelnych. Drugi temat refleksji i troski Bonieckiego to społeczeństwo. W duchu społecznej nauki Kościoła boleje nad przepastnymi nierównościami społecznymi, wielkimi enklawami biedy, bezrobocia, bezdomności, losem niepełnosprawnych. Potępia wojny, które definiuje jako zabijanie ludzi, którzy nam nie zrobili nic złego, poza tym, że jeśli ja ich nie zabiję, to oni zabiją mnie. Protestuje przeciw eksploatorskiej, a nie opiekuńczej interpretacji biblijnej prawdy o ziemi ludziom przez Boga oddanej, przeciw destrukcji przyrody i okrucieństwu wobec zwierząt. Ale martwią go także codzienne przywary członków społeczeństwa. Tak z goryczą pisze o nas: wątpię, aby takie wartości jak praworządność, bezstronność w sądach czy lojalność wobec Europy były u nas w cenie. A w innym miejscu formułuje jeszcze pełniejszy akt oskarżenia. My, egoiści, pyszni, chciwi, w sprawach seksu nieopanowani, zajęci wszystkim tylko nie Bogiem, zadowoleni z siebie, po mistrzowsku tłumaczący wszystko tym, że wszyscy tak robią, że to nic takiego, że nic się nie stało, przecedzający w swoich rachunkach sumienia i spowiedziach komara, a połykający wielbłądy. Ratunek widzi Boniecki w odrodzeniu duchowym, w zbliżeniu do Chrystusa i wzięciu do serca etosu Ewangelii. Trzecim tematem refleksji i troski Bonieckiego jest polityka. Tutaj jest najbardziej wstrzemięźliwy, może dlatego, że opowiada się za rozdziałem Kościoła od państwa i sprzeciwia zarówno upolitycznianiu wiary, jak i sakralizacji polityki. Ale mimo to wypowiada się w sprawach politycznych wtedy, gdy musi, gdy zdarzenia polityczne przekraczają jego czerwoną linię, gdy sięgają granicy jego osobistego non possumus.
Przede wszystkim nie może się zgodzić na pokazy rytualnej religijności dla doraźnych korzyści politycznych. Z przykazania dekalogu wynika, pisze, że nie będziesz głosił imienia Boga w sposób niegodny, fałszywy, poniżający dla osiągnięcia złego celu, dla zdobycia władzy, wpływów, poparcia Kościoła w wyborach, przywilejów, zamówień, pieniędzy, zniszczenia nieprzyjaciela. Rozwija tą jakże aktualną myśl w innym miejscu. Zapytajmy o subtelniejsze formy tego samego nastawienia, o ostentację gestów religijnych, kiedy jednocześnie depcze się w życiu sprawiedliwość, albo odwoływanie się do Boga, kiedy chodzi o pogrążenie przeciwnika, czy obudzenie w imię obrony wiary nienawiści do innych, o urynkowienie wiary, swoisty handel, za życzliwe gesty wobec Kościoła i wierzących, poparcie duchownych i głosy wierzących w wyborach. Odrzuca legitymację władzy państwowej przez wyznanie, jak w formule Polak-Katolik, czy zawłaszczaniu Chrystusa jako króla Polski. Sprzeciwia się podsycaniu przez rządzących społecznych podziałów i konfliktów, przywołując list świętego Pawła do Galatów. A jak u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Opowiada się za losem ludzi niepełnosprawnych i upośledzonych. Pisze, jeśli na liście priorytetów państwa nie ma śladu solidarności z najsłabszymi, znaczy to, że kultura jest tam w stanie zapaści, nie mówiąc o stanie wartości chrześcijańskich. I wreszcie ostrzega przed pokusami autorytaryzmu, gdy zagrożona jest wolność, najwyższa wartość w jego hierarchii wartości ziemskich. Cytuję Johna Locke'a, wedle którego uznanie absolutnego suwerena oznacza, cytat, że ludzie są tak głupi, iż dążąc do uniknięcia szkód wyrządzonych im przez tchórze czy lisy, będą zadowoleni i będą się czuć bezpiecznie, kiedy pożrą ich z lwy. Tyle Locke, a Boniecki dodaje, żeby to choć lwy były. Jakie trzeba mieć zalety rozumu i charakteru, aby tak odważnie i bezkompromisowo piętnować słabości instytucji, do której się samemu należy, Kościoła, i tak wyraziście stawiać ważne dla ludzi problemy społeczne i polityczne? Mało kto może tak podsumować swoje życie. Cytuję, wszystko co dotąd robiłem czy mówiłem, było zgodne z moim sumieniem. Spróbujmy zatem na koniec jako wzorzec dla potomnych dokonać dekonstrukcji tego sumienia. Element pierwszy, dla duchownego fundamentalny, to niezachwiana wiara. Boniecki nigdy nie zwątpił. Jego intuicja transcendencji jest aksjomatyczna. Kiedy jest pytany, jak Bóg godzi się na tyle ludzkich nieszczęść, odpowiada: mogę powiedzieć prawdę, że nie wiem. Mogę tylko powiedzieć to, co mówi mi moja wiara, że Bóg z pewnością wie. A w innym miejscu z nutką humoru. Wychodząc z konfesjonału, myślę, tak, Bóg jest. Widziałem, jak właśnie tędy przeszedł. Element drugi tego sumienia to tolerancja i empatia. Ziemski synonim miłosierdzia. Przejawia je Boniecki, gdy spowiada homoseksualistę, gdy pisze reportaż o hippisach, gdy koncelebruje mszę z redemptorystami od ojca dyrektora, mimo że z ideologią i praktyką kościoła toruńskiego bardzo mu nie po drodze, gdy uczestniczy w pogrzebie generała Jaruzelskiego, gdy wybacza apostazję i odejście od kościoła księdza Tomasza Węcławskiego, gdy rozgrzesza samobójstwa Piotra Szczęsnego. Element trzeci sumienia to współczucie wobec ludzkich nieszczęść, chorób, bólu, samotności, żałoby. Wyrażane i w konfesjonale, i w reportażach interwencyjnych, w spotkaniach z ubogimi, cierpiącymi, poniżonymi
i w praktycznych wysiłkach poprawy ich losu. Element czwarty to lojalność wobec wspólnoty i własnej przysięgi wierności. Gdzie mnie poślą, to pójdę, deklarował, gdy zakon wysyłał go do obcej mu wtedy i dalekiej Francji, czy kiedy indziej w jakiś prowincjonalny zakątek Polski. A gdy później dwukrotnie spotkał się ze strony zakonu z zakazem wypowiedzi w mediach, nie protestował, zamilkł. Jak ktoś pięknie powiedział, Błoniecki odkrył, że w ciszy lepiej można usłyszeć głos Boga. Element piąty to asceza i dystans wobec żądzy posiadania. W swoich tułaczkach młodzieńczych wcześnie nauczył się o marności i ulotności dóbr materialnych. Pisze, było miasto, nie ma miasta. Był dom, nie ma domu. Był pałac, nie ma pałacu. I wreszcie element szósty to poczucie humoru. Ironiczny dystans do samego siebie i wyczulenie na śmieszność innych. Dzieli się niespełnionym marzeniem, aby być świętym księdzem. I dodaje, to nie bardzo wyszło. A gdy przybywa do Watykanu, by kierować polską sekcją Osservatore Romano, zauważa, tutaj trzeba z wszystkiego żartować, z wyjątkiem Pana Jezusa Chrystusa. W tych smutnych czasach, gdy autentyczne autorytety są niszczone, a prawdziwe elity zastępowane, pożal się Boże, nową elitą, Boniecki trwa. Trwa jako autorytet moralny i filar dawnej, godnej elity. I tak dalej idzie drogą przez życie, z laseczką, lekko zgarbiony, ale z dumnie podniesioną głową, broniąc wiary i rozumu. Na koniec popełnię plagiat. Kiedy Boniecki pisze o tych, których darzy najwyższym szacunkiem, często kończy tak. Dzięki Ci, Boże, za. I tu następuje nazwisko. Powiem więc dzisiaj w imieniu nas wszystkich. Dzięki Ci, Boże, za Bonieckiego. Dziękuję. Panie profesorze, bardzo dziękuję za piękną laudację i przyznają Państwo, że rzadko się zdarza, żeby laudacja przeradzała się w tak głęboki, wielostronny wykład o biografii i dokonaniach naszego dzisiejszego laureata. Proszę obecnie panią rektor Dorotę Malec o odczytanie łacińskiego tekstu dyplomu, a wszystkich Państwa proszę o powstanie. Nos rector Universitatis Jagellonice Krakowiensis pro magnis meritis in nostram universitatem, sacerdotem doctissimum atque illustrissimum Adamum Boniecki, cui in suis opinionibus pronuntiandis audacem se prebuit, cui in suis perorationibus habendis themata principalia et difficilia non evitat, cui de arena multiplicis disputationis philosophice, etice et theologice optime meruit, cui ut auctor et editor magna auctoritate preditus est, nummo aureo plus ratio quam vis ornavimus. Hyacinthus Popiel, Universitatus Jagellonice Krakowiensis, hoc tempore rector magnificus, dabamus Cracovie, die decima mensis novembris, anno bis millesimo vicesimo.
Jeszcze raz serdecznie księdzu redaktorowi gratulujemy i prosimy teraz o zabranie głosu. Magnificencjo, panie rektorze, pani profesor, państwo obecni tu fizycznie i łączący się z nami z daleka. Bardzo dziękuję za przyznanie mi tego medalu plus ratio quam vis. To jest niezwykły zaszczyt znaleźć się wśród tego grona, na czele którego chronologicznie stoi Jan Paweł II, papież, arcybiskup krakowski, który został nim udekorowany w 1997 roku na liście numer 1. Potem następują wspaniałe nazwiska i znaleźć się w tym gronie jest czymś niezwykłym. Dziękuję panu profesorowi Sztompce za tę niespodziewaną laudację, studium. Chyba nigdy mi się tak nikt nie przyglądał dokładnie. Poczułem się zrozumiany w tym, co dla mnie jest ważne. Bo to nie była jakaś powierzchowna laudacja, wychwalanie, tylko wsadzenie na rzeczy, którymi rzeczywiście wyznacza się moja droga życiowa. Ten wspaniały medal, który się nosi tak wspaniałą nazwę, to plus ratio quam vis, tłumaczą to różnie, więcej znaczy rozum niż siła, rozum przed siłą, ale to, co w nim jest istotne, jakkolwiek to przetłumaczyć na polski, jak to było trochę powiedziane tu przez pana rektora, on mobilizuje ludzi do reagowania wtedy, jeżeli do dobra chce się ludzi doprowadzić siłą. Nawet wtedy, jeżeli jest siła potrzebna niekiedy, żeby chronić dobro, to jednak zawsze plus ratio quam vis. Bo sama siła bez uzasadnienia, jeśli przynosi jakieś efekty, to efemeryczne, ostatecznie wahadło odchyla się w drugą stronę. W 1964 roku ten pierwszy laureat tego medalu, wtedy nawet nie arcybiskup, ale biskup Wojtyła, pełniący tymczasowo funkcję kierownika tej diecezji, zaprosił mnie do Krakowa i powierzył mi pracę w duszpasterstwie akademickim w kościele świętej Anny. I to było moje pierwsze spotkanie z Uniwersytetem Jagiellońskim, z ludźmi tej uczelni, z pracownikami naukowymi, ze studentami. Chociaż duszpasterstwo akademickie było nieoficjalną instytucją, wręcz nielegalną, ale było, istniało i się liczyło w Krakowie. Te więzi przetrwały do dzisiaj z ówczesnymi studentami, którzy już dzisiaj są ojcami, dziadkami rodzin. Jest to wielkie bogactwo mojego życia związane z tym uniwersytetem. Ale jednak głównym celem, dla którego biskup Wojtyła sprowadził mnie do Krakowa, to była praca w redakcji Tygodnika Powszechnego. To stamtąd była ta inicjatywa. Mówiło się wtedy, że redakcja Tygodnika to jest w bloku sowieckim najwolniejsza przestrzeń pomiędzy Łabą a Władywostokiem. Nie wiem, czy rzeczywiście była najwolniejsza,
ale to było miejsce, w którym wolność myśli jednak królowała. I co ważniejsze, w tym katolickim tygodniku, w różnym schematu myślowym, dzisiaj częstym, gwarantem tej wolności był krakowski arcybiskup, potem kardynał Wojtyła. No, rozumiał, czym jest tygodnik. W 1958 roku arcybiskup Baziak polecił mu opracowanie dokumentu, prawdopodobnie w efekcie dyskusji, wystąpień krytycznych wobec Tygodnika Powszechnego na konferencji Episkopatu, i powstał ten dokument zatytułowany Problem Tygodnika Powszechnego, próba analizy, opracowany przez pomocniczego biskupa krakowskiego Wojtyłę, został przekazany kardynałowi Wyszyńskiemu i z pewnością później przekazany biskupom polskim. Ten dokument niedawno odnaleziony, opublikowany, jest niezwykłym dokumentem. W nim ten młody biskup pokazuje, że rozumie tygodnik i tłumaczy tym swoim współbraciom w biskupstwie, jaka jest rola świeckich w Kościele, że trzeba potrzebne jest poszanowanie ich wolności. I kilkakrotnie tam się powtarza, oni też mają prawo do błędów. My nie jesteśmy ważniejsi niż oni. Niezwykle interesujący, opublikowaliśmy go w tygodniku. I potem jako arcybiskup krakowski, systematycznie, to nie jeden tylko to robił w historii tygodnika, systematycznie, co miesiąc spotykał się z redakcją, a redakcja ówczesna to nie było kółko poczciwych ministrantów. Te dyskusje bywały dla arcybiskupa czasem bardzo trudne. Ci redaktorzy czasami byli wobec niego bezlitośni, okrutni. Ale rozmawiał, szanował, słuchał. Słuchał tak, jakby o niektórych sprawach pierwszy raz w życiu słyszał, chociaż znał je lepiej niż wszyscy uczestniczy dyskusji. Mówi o Wojtyle jako stróżu wolności słowa i wolności myśli w tym miejscu, do którego mnie sprowadził. Ale chcę tu powiedzieć, że ciekawą. Niestety nie mogę sobie przypomnieć źródła, ale wiem, że to był historyk, który badał w IPN-ie dokumenty dotyczące Wojtyły. I z tych dokumentów wynikało, tak mówił, że władze, ta obecna, zachodziły w głowę, skąd u tego Wojtyły taka mądrość? Skąd taka zdolność do odpowiedniego zajęcia stanowiska? Skąd ta wielkość tego biskupa, który tu przyszedł z Wadowic? I doszli do wniosku, mówi mi ten historyk, że krakowski arcybiskup, a późniejszy papież zresztą, że on czerpie tę siłę i tę mądrość, ten styl z dwóch źródeł, z którymi jest głęboko związany. Z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z tego środowiska, z którym był związany zawsze, i ze środowiska redakcji Tygodnika Powszechnego. Te dwa światy, uniwersytet i redakcja, zresztą zawsze były ze sobą związane od samego początku, autorami ważnymi, także członkami redakcji, współpracownikami redakcji. Byli i są ludzie właśnie stąd, z uniwersytetu. A tygodnik, myślę, że od samego początku był takim pismem, że publikowanie w nim, czy odwoływanie się do niego, jego czytanie nie uwłacza godności i honorowi profesora.
taka więź istnieje. I wiem, że otrzymając ten zaszczytny medal, otrzymuję go bardziej jako reprezentant tego pisma, niż reprezentant siebie. Siłą naszego pisma właśnie jest ratio. Jako pismo katolickie adresowane do ludzi myślących, zawsze, także pisząc o sprawach wiary, staramy się trzymać racjonis. Pisać takim językiem, żeby nie torturować rozumu czytelnika. Zadaniem katolickiego dziennikarza jest budowanie mostów, a nie murów. Nie wykluczanie, a łączenie ludzi. Znajdowanie tego, co jest im wspólne. Ambicją jest rozmowa z innym, a klęską jest odstraszenie czy wykluczenie innego. Celem jest obudzenie zainteresowania, a nie nawracanie kogokolwiek. I narzędziem jest język, zrozumiały dla wszystkich, a nie wyłącznie dla dobrych parafian. W takim piśmie się znalazłem. Takie pismo wyrastało w cieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego i przy żywej współpracy z tym wspaniałym światem, wspaniałymi ludźmi. I ten dzień dzisiejszy to jest jakieś uszanowanie, oddanie czci tym dwóm wielkim tradycjom, wielkiej, kilkusetletniej tradycji Uniwersytetu i tej krótszej, lecz intensywnej tradycji tygodnika. Jestem przekonany i dumny z tego, że tygodnik, z którym związałem całe moje dorosłe życie, trzyma się zasady plus ratio quam vis. I dlatego ten medal, jeśli tak można robić, chciałbym duchowo dedykować tej mojej wspólnocie, o której mówił pan profesor Sztompka, tej ważnej wspólnocie w moim życiu, Tygodnikowi Powszechnemu, pamięci tych, którzy odeszli i tym, którzy go dzisiaj robią. Dziękuję. Bardzo dziękuję księdzu redaktorowi za te słowa skierowane do wspólnoty akademickiej, a w sposób szczególny za te słowa, które powiązały Uniwersytet Jagielloński z Tygodnikiem Powszechnym, a Tygodnik Powszechny z nami. Bo rzeczywiście wielu naszych mistrzów, ale także przyjaciół, mówię także o swoim pokoleniu, to ludzie, którzy pełnili istotne funkcje redaktorskie w Tygodniku Powszechnym. Także bardzo serdecznie księdzu redaktorowi za to dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że na koniec jeszcze raz warto powrócić do wspomnianego poety Maksymiana, który w cytowanym wersie pochodzącym z elegii pisał i tutaj trochę dłuższy, bo parę wyrazów cytat. Nie siłą, lecz rozumem rozjaśnia się ciemności. Tej dalszej części jak gdyby nie przetaczamy na co dzień. Nie siłą, lecz rozumem rozjaśnia się ciemności. Dziękujemy Ci, księże Adamie, za to, że swoim życiem i słowami umacniasz w nas wiarę, wartość tej zapisanej w VI wieku prawdy, sentencji.
Szanowni Państwo, nasza uroczystość dobiega końca. Raz jeszcze pragnę pogratulować księdzu Adamowi Bonieckiemu i złożyć życzenia zdrowia i długich lat życia i pozostawania nie tylko w gronie Tygodnika Powszechnego, ale całego naszego środowiska akademickiego. Dziękuję Państwu za udział w tej uroczystości i proszę w tej chwili o powstanie i wysłuchanie hymnu państwowego.